Witam serdecznie Państwa. Przegraliśmy 5-0. Takie wyniki owszem się zdarzają. No, w naszym przypadku nie pamiętam takiego, szczerze mówiąc, wyniku. W takim momencie trudno powiedzieć cokolwiek dobrego. Przede wszystkim gratuluję gospodarzom, że wygrali tutaj zasłużenie i to też jest oczywiste. Myślę, że mecz po pierwsze tak się ułożył, że gospodarzom się grało od pewnego momentu bardzo, bardzo luźno. Mieliśmy sytuację do zdobycia bramki przy 0-0, kto wie, jakby się to potoczyło dalej. Nie zdobyliśmy tej bramki, nie mieliśmy pewności siebie na boisku, byliśmy daleko od przeciwnika, przegrywaliśmy pojedynki 1-1. Radom jak dominował większymi fragmentami tego meczu, tak jak mówię, wygrał zasłużenie. Taka porażka w tego rodzaju rozmiarach jest dla nas upokarzająca, jest kompromitująca i szczerze mówiąc ten zespół nie jest tak słaby, żeby przegrywać 5-0, wręcz odwrotnie. Na pewno trzeba podjąć jakieś męskie, zdecydowane kroki. Na pewno trzeba wyciągnąć wnioski. Mówię tutaj o swoim zespole. No cóż, byliśmy takimi długimi fragmentami meczu tłem i to przede wszystkim jest przykre. W pewnych momentach nie podjęliśmy walki. Radom jak był dobrze zorganizowany, dobrze operował piłką, stworzył wiele sytuacji, wygrał zasłużenie. Tyle można powiedzieć na temat przebiegu tego meczu i jego wyniku. Dziękuję bardzo. Zdanie trenerze Szymaniaczek w ZZL. Przed sezonem trener mówił, że kibice nie będą musieli się wstydzić za Olimpię. Chyba trochę te słowa teraz rykoszetem wrócą. Pewnie tak. Za każde swoje słowo trzeba brać odpowiedzialność. I jeszcze raz mówię, ten zespół nie jest tak słaby, żeby w takich rozmiarach przegrywać. Owszem, no mamy swoje problemy i generalnie jako zespół, jako klub, bo nie mamy tak szerokiej kadry, jakbyśmy chcieli, nie mamy na każdej pozycji tylu zawodników, ile byśmy chcieli. Natomiast to nie zmienia postaci rzeczy, że owszem, tak jak Pan mówi, tak przewidywałem i to się nie spełniło, więc myślę, że trzeba wziąć za tą sytuację i również za te deklaracje odpowiedzialność. Bo tu już od dnia, panie trenerze, wrócę jeszcze do początku sezonu. Podobno pod pana nieobecność był pan na urlopie, pozbyto się lekką ręką wstępnie i Tułowieckiego, są dwóch kluczowych zawodników. To widać dziś, nie tylko w tym meczu, ale chyba w innych. Czy to rzeczywiście tak było, że jak pana nie było, to zarząd? Generalnie ubyło latem sporo grup, 9 zawodników w sumie, nie tylko tych dwóch, ale nie będę się wypowiadał na ten temat. Dziękujemy panie trenerze za gratulacje. Tak jak trener powiedział, ten mecz dzisiaj zdominowaliśmy, a też wzięło się to stąd, że cały czas gdzieś w drużynie tkwiła jeszcze ta złość z ostatniego meczu z Olimpią w Grudziądz, gdzie go przegraliśmy, a gdzie mieliśmy tam sporo do powiedzenia po tym meczu odnośnie tej sytuacji takiej zaistniałej w trakcie meczu. Dlatego dzisiaj było momentami widać bardzo dużą agresję z naszej strony. Dominowaliśmy, utrzymywaliśmy się dużo przy piłce, składne akcje przeprowadzaliśmy. To wszystko się złożyło na to, że do przerwy już prowadziliśmy 3-0. Po przerwie meczu w dalszym ciągu uważam, że kontrolowaliśmy. Dołożyliśmy kolejne 2 bramki i wygraliśmy dzisiaj wysoko. Bardzo proszę, pytanie jakieś. Maciek, zapytam o drugiego Maćka, kapitana. Słabsza forma, niedyspozycja, taktyka na Olimpię, brak etatowego obrońcy, brak naszego kapitana. Czy możesz coś na ten temat powiedzieć? Zmieniliśmy dzisiaj ustawienie. Tak jak każdy, kto śledzi naszą drużynę, to zauważył, że dzisiaj zagraliśmy w innym ustawieniu. Bardzo długo na ten temat rozmawialiśmy i podjęliśmy taką decyzję, a nie inną, i dzisiaj zagrała inna para stoperów niż w ostatnim meczu. Bramka Patryka Mieszkala, chyba taka
cieszy oko po tym potencjalnym występie z rezerwami i też po tym, jak Patryk zaczął trochę niefortunnie ten sezon. No zgadza się. Uśmiechnął się chłopak po tej bramce, ale jeszcze przed tą zmianą też było kilka zmian, które dzisiaj naprawdę fajnie wyglądały, także tyle. Sponsorem relacji jest Blue Lemon, producent Radomiak Energy Drink, napoju kibiców Radomiaka.